Tydzień Bibliotek jest ogólnopolską imprezą, która jest już 20 lat z nami. W 2004 roku biblioteki w Europie były zawsze, to było hasło wtedy Tygodnia Bibliotek. Warto może też przypomnieć, że również jedno z haseł było hasłem opolskim w 2018 roku, dowolność czytania. Dzisiaj spotykamy się w trakcie jubileuszowego Tygodnia Bibliotek pod wspólnym hasłem Twoja, moja, nasza biblioteka. Jest to pokazywanie właśnie zawodu bibliotekarza, ale bibliotek w bardzo szerokim spektrum ich działalności. Kojarzymy głównie bibliotekarza właśnie siedzącego za ladą. My staramy się pokazać, my jako bibliotekarze, bardzo różnych typów bibliotek, że ta praca nie tylko jest właśnie za takim przysłowiowym biurkiem. Nie da się pracować w bibliotece bez tej takiej pasji i miłości do książek. To jest absolutna podstawa, ale mogę założyć i na pewno dać rękę, że każdy bibliotekarz książki kocha. Ja mam to szczęście, że pracuję też z komiksami, które kocham, chyba nawet bardziej niż same książki, ale przede wszystkim uwielbiamy naszych czytelników i takim motorem do naszej pracy jest to, że wiemy, że jesteśmy bardzo ważni dla Opolan i nie tylko, bo nasi czytelnicy są nie tylko z Opola, ale również z samego regionu albo nawet z całkiem daleka. I to, że tak chętnie do nas przychodzą i przychodzą do nas nie tylko po książki, ale też po to, żeby porozmawiać, żeby poczuć tą pasję razem z nami i podzielić się swoimi zainteresowaniami, bo jednak pracą bibliotekarza jest to i taką naszą ważną misją, żeby jednak wyszli z biblioteki w lepszym humorze niż wtedy, kiedy do niej weszli. Często zdarza się, że mamy taki trudny, ciężki dzień. Nie chcemy, żeby biblioteka była kolejnym takim trudnym przystankiem na drodze dnia codziennego, tylko tym miejscem, gdzie właśnie poczujemy się wszyscy lepiej i wyjdziemy bardziej doładowani, może troszeczkę szczęśliwsi. Więc to jest takie najważniejsze chyba w pracy bibliotekarza. My, książki i czytelnicy, to jest taki święty trójkąt, którego się trzymamy. Coraz więcej bibliotek jest już taka niestandardowa, prawda? Nie to, co było kiedyś, że rzeczywiście wypożyczamy książkę i idziemy sobie z nią do domu, tylko że jednak z tą książką u nas można znaleźć wiele aktywności, na przykład na Halloween. Mieliśmy coś takiego, że dzieci losowały z kotła różne zagadki o książkach i musiały wśród księgozbioru znaleźć książki, które nie są na swoim miejscu. I dzieci przy tej okazji uczyły się, co to znaczy, że książka jest w złym miejscu, tak? Nauczyły się też naszych oznaczeń i więc to była fajna gratka dla naszych czytelników. Często sobie myślę o tym kierunku, w którym idą dzisiejsze biblioteki. Myślę, że będzie większa cyfryzacja, myślę, że będzie wiele takich wypożyczalni typu cyfrowych właśnie, a biblioteka będzie takim miejscem rekreacji, gdzie będzie można się wyciszyć, te książki przeczytać, chociaż mocno wierzę w to, że ta książka drukowana pozostanie z nami, że jednak będzie miała swoich zwolenników. No spójrzmy dzisiaj, też są te wszystkie czytniki, tak, ale słyszę od czytelników, że to nie to samo, to jednak książka drukowana, a już zwłaszcza dla dzieci, bo dla dzieci bardzo ważna jest faktura, nietypowe książki, czasami gdzie można coś dotknąć, pociągnąć, włączyć, tak? Więc mimo tej mocnej cyfryzacji i może nawet jakiejś sztucznej inteligencji, podejrzewam, że ta książka drukowana z nami będzie. Trzymam za to kciuki.